mamy zaszczyt ogłosić kategorię nagród tegorocznej Gali Staśków. Pierwsza z nich to Nagroda Hestii. Hestia to opiekunka ogniska domowego. Nauczycielka, która zdobędzie jej statuetkę, powinna być troskliwa, opiekuńcza oraz uczuciowa wobec uczniów. Nominowane: profesor Wadowska, profesor Korzeń, profesor Obidowicz, profesor Rotunno, profesor Bogacz, profesor Krystian oraz profesor Kowalska. Nagroda Zeusa. Zeus to uosobienie siły, opiekun praw oraz władca gromów. Nauczyciel, który zdobędzie jego nagrodę, powinien być pewny siebie, sprawiedliwy, budzący respekt wśród uczniów oraz posiadający silny charakter. Nominowani: profesor Konior, profesor Cisiński, profesor Czerwiński. Nagroda Temidy. Temida to uosobienie prawa, sprawiedliwości i porządku. Nauczycielka, która otrzyma tę nagrodę, powinna być surowa, ale sprawiedliwa w każdej sytuacji. Nominowane: profesor Zielonka, profesor Szlachetko, profesor Konior, profesor Czarnik, profesor Jeremi Dźwigoń. Nagroda Odyseusza. Odyseusz to mitologiczny król Itaki, bohater Odysei Homera. Nauczyciel wyróżniony jego nagrodą powinien być cierpliwy, błyskotliwy, potrafiący wykazać się sprytem oraz wykorzystać swoją inteligencję. Nominowani w tej kategorii to profesor Hejnowicz, profesor Front oraz profesor Cisiński. Nagroda Afrodyta. Afrodyta to bogini piękna, kwiatów i miłości. Nauczycielka wybrana w tej kategorii powinna wyróżnić się urodą, wdziękiem oraz klasą. Nominowana: profesor Nyczbies, profesor Zukoić, profesor Łanowa, profesor Kusak. Nagroda Prometeusza. Prometeusz to tytan, dobroczyńca ludzkości. Nauczyciel, który zdobędzie tę nagrodę, powinien być wyrozumiały, potrafiący stanąć w obronie ucznia, ale również wytłumaczyć uczniowi jego błąd. Nominowani: profesor Leśniak, profesor Kotlarczyk, profesor Czerwiński, ksiądz Piotr. Nagroda Ateny. Atena to bogini mądrości, sprawiedliwej wojny i sztuki. Nauczycielka, która otrzyma takie wyróżnienie, powinna być nie tylko mądra, ale również potrafiąca przekazać wiedzę swoim uczniom. Dostojna, poukładana oraz elokwentna. Nominowana: pani profesor Szlachetko, profesor Kajta, profesor Nycz, profesor Hanslik i profesor Obidowicz.